Sobek, Space24. Chciałbym zapytać o dwie kwestie. Pierwszą to jest to, jak panowie oceniają wielkość tych możliwych inwestycji w polski przemysł kosmiczny w tym nadchodzącym okresie. A drugie dotyczy troszkę mniej poważnej sprawy, to znaczy programu lotu załogowego Europejskiej Agencji Kosmicznej. I chciałbym zapytać, no, kiedy możemy się spodziewać informacji, kto został zakwalifikowany i jakie będą następne kroki, bo wiadomo, że na liście kandydatów znalazło się sporo polskich nazwisk. Dziękuję bardzo. The first question on the astronauts, of course, is a very exciting one. Let me tell you where we are in the process of selecting the next round of astronauts. So what we started last year with a call for the next class of astronauts. We had almost 23,000 applications, and we went through a many-step approach to select and down-select these candidates to less. From 23,000 to several thousands to several hundreds, and the last round was was around 30 people, which I personally interviewed, and out of those, another subset will be then selected. We have two categories of astronauts. We have the so-called career astronaut and the reserve astronaut, which come in the reserve pool, but they're all qualified as being astronauts for the future. This selection, the nomination of the astronauts, and I don't want to say which country they come from or which gender they have, but otherwise there's no surprise. But I will make this announcement on the 23rd of November at the end of the ministerial conference, so after the press conference of the ministerial itself. After a 5 minutes break, we put the new candidates behind a big curtain, and there will be an announcement, and the curtain is lifting, and the new candidates will be there. And then, of course, you will see from which countries they come and where they, what their backgrounds are, and we will introduce them at this occasion. So yes, it's very exciting. Of course, you want to know whether there's Polish candidates on the list or not. This I cannot tell, because this is part of the surprise that has to happen. Because if I would give it names now or countries or other indications, then there's no surprise. And of course, you want this to be a big event. And please stay tuned. 23rd of November, after the lunch break, there will be a big announcement of the next generation of astronauts, which complements the existing class of astronauts which we have now, with seven astronauts which are active and who are flying to the space station on different missions. Odpowiadając na to samo pytanie, mogę tylko uzupełnić, że spośród tych 23 prawie tysięcy kandydatów z Europy, 500 było z Polski. Rzeczywiście proces selekcji, który był dokonywany przez Europejską Agencję Kosmiczną, był niesamowitym przedsięwzięciem. Ci kandydaci przechodzili próby zarówno medyczne, fizyczne, ale przede wszystkim umysłowe. Badano, jak sprawnie zachowują się w sytuacjach kryzysowych. Na przykład, jako ciekawostkę mogę zdradzić jeden test, gdzie dyktowano ciąg liczb, który się nagle przerywał i kandydat musiał powtórzyć ostatnie 6 w odwrotnej kolejności. Zupełnie niesamowite zdolności umysłowe trzeba posiadać, żeby takie testy, tego typu testy przejść. Pan dyrektor nie chce nic zdradzić. Z nieoficjalnych informacji możemy tylko powiedzieć, że mamy szansę, ale czy ta szansa wynosi 10% czy 90%, to nie potrafimy powiedzieć. W związku z tym ogromne emocje. Na pewno kamery stacji telewizyjnych z całej Europy będą skierowane na Paryż 23 listopada, kiedy ta kurtyna się podniesie. A pytanie o nasz wkład. Myślę, że on nie powinien być, na pewno nie będzie mniejszy niż na ubiegłym spotkaniu ministrów 3 lata temu.
chociaż jest to dużym wysiłkiem dla naszego kraju, żeby utrzymać ten sam wkład w euro, bo wiadomo, jaką mamy trudną sytuację w kraju, jakie są inne pilne potrzeby. Ale pamiętajmy, że to nie są pieniądze, które my tracimy. Wręcz przeciwnie, to są pieniądze, które właśnie w czasach kryzysu mogą nam bardzo pomóc w ustabilizowaniu gospodarki kraju, w ustabilizowaniu naszych działań i w zapewnieniu nam bezpieczeństwa. Dlatego mówimy tutaj o bardzo ważnej inwestycji i mamy nadzieję, że te inwestycje będziemy w stanie utrzymać na poziomie co najmniej takim jak poprzednio, a może nawet większym. Decyzje nie zostały jeszcze podjęte i tu też są emocje równie duże jak w przypadku astronauty i też pewnie do ostatnich godzin nie będziemy wiedzieli, ile to dokładnie wynosi. Maybe add a few words on this. Of course, this is a decision of the government of Poland of how much the subscription is, and because this is also Polish money that we put into an ESA program, but then it goes back into Polish industry and Polish research institutions and Polish companies. So this is money which we put into large-scale European programs. So it is for your benefit, not for us. It's for your benefit to make sure that your industry is well built up. If I may make a remark on the size and the numbers, Poland has a GNP in the ESA context, so compared to other ESA member states, of 2.71%. Our overall package is 18.5 billion in terms of all the programs put together. Of course, it is. We have two types of programs. One is called mandatory program. It's about 20% of our budget, and the other 80% are so-called optional programs. On the mandatory program, Poland will contribute by 2.71%, which is the ratio of its GNP. The other 80%, Poland can decide, can put a lot of money or no money or something in between. And this is really the strategic implementation of the national strategy, where you want to focus and put more emphasis on it. Of course, it all is a matter of money at the end of the day. But let me say that especially because of the crisis, people should invest in space, because we need independence, autonomy. We have been too dependent from Russia, I'm sorry to say. We need to be independent from Russia. We have managed that now with the launchers, without Soyuz, without ExoMars, and also components and electronics and materials. So we have isolated our space economy from this dependency which we had. But we need to be resilient and strong, because space is a domain of the future, and their investments can only help a country to get out of the crisis. And despite of the crisis, and I hear some countries telling me, yes, sir, the argument for space has become even stronger now because of the crisis. Of course, we need to find the money. But I always say, if you want to get out of a crisis stronger, you have to invest in innovation, and space is certainly innovation. So get out of the crisis stronger means investing in innovation, in future technologies, and that's the only thing I can encourage the Polish politicians to recognize and to really see this as a future investment for the country itself, to get out of the crisis stronger and participate in all these opportunities which we have shown yesterday and today.